ostatnich lat, kiedy dochodziło do protestów pracowników PKN Orlen, towarzyszyli nam zawsze koledzy z grupy LOTOS. Dzisiaj nie ma ich na placu, ale wszystkie organizacje związkowe działające w grupie LOTOS przesłały do nas list. Chciałbym go w tej chwili odczytać. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, związki zawodowe zrzeszone w grupie LOTOS SA wyrażają jednoznaczne poparcie i solidarność z wami w walce o wzrost wynagrodzeń oraz podmiotowe traktowanie w innych spornych sprawach. Podobnie jak wy jesteśmy zbulwersowani traktowaniem was przez zarząd PKN Orlen. Ten rok jest trudny dla gospodarki, ale wasze oczekiwania są racjonalne i w pełni uzasadnione. Pracodawca nie powinien dążyć do kontynuowania dotychczasowej konfrontacji z organizacjami związkowymi. Mamy nadzieję, że szybko to zrozumie i przystąpi do rokowań z organizacjami związkowymi, które reprezentują przecież wszystkich pracowników. Jesteśmy przekonani, że jeżeli będziecie cierpliwi i nadal stanowili jedność, to tą batalię wygracie. Dla oceny oczekiwań załóg i ustalenia godziwej płacy załogi konieczne jest uwzględnianie europejskiej branży paliwowo-energetycznej i petrochemicznej, bo to jest podstawa uczciwej konkurencji. Deklarujemy nasze wsparcie dla was w walce o słuszną sprawę. Podpisem podpisani Kazimierz Trębacz, przewodniczący Związku Pracowników Ruchu Ciągłego, Jan Miąskowski, Związek Branżowy, Andrzej Cacenowicz, Związek Solidarność, Andrzej Czciński, Związek Inżynierów i Techników, Zbigniew Byka, Związek Obrony Pracowników, Robert Węgrzynowski, Wolny Związek Pracowników Grupy LOTOS.